Co powinna zrobić Polska i Europa wobec ataku Rosji na Ukrainę? Do Europy to zbytnio się nie będę w dużo wypowiadał, no bo ponieważ wiadomo, jesteśmy trochę dalej niż w zasięgu o zasoby, o stan wojsk czy innych wyposażeń wojskowych, to do Europy no to dużego porównania nie mamy. Ale no tak jak Polska, no to według mnie no to powinna bardziej bronić własnych granic, własnego państwa, niż skupiać się na innym. No bo wiadomo, no jakby doszło do czegoś większego, no to wtedy my zostajemy trochę jakby w plecy, a jak wtedy nam kto pomoże, no to pewnie wyjdzie jak zawsze. No i według mnie no to jest trochę wiadomo, no Rosja jest jaka jest, a inne państwa, tak samo dużo państw wokół jest i kto się zdecyduje komu pomóc, no to jest tylko już kwestia rządu, no i ludności, wiadomo. Gdy rozwalano Jugosławię, to wszyscy chwalili, że ludy chcą samostanowienia. Gdybym wiedział, jaki procent na tych obszarach zamieszkuje Rosjan, to mógłbym coś więcej powiedzieć. Natomiast w tej chwili nie chcę w tym temacie zabierać głosu. Tyle tylko, co powiedziałem swoje zdanie na temat samostanowienia narodów. Myślę, że nie jest to nasz konflikt, więc powinniśmy zostać neutralni i się nie angażować w to. Więc rzeczywiście zacząć od takich rzeczywiście surowych blokad finansowych. No muszę dodać do tego, że ja jestem już dosyć stary i ciągle mam tam w tyle głowy sytuację, jak to Hitler co trochę komuś tam bronił jakichś niemieckojęzycznych tych, a to w Austrii, a to w Sudetach, a to w Gdańsku i czym się to skończyło, także no jest to dramatyczna sytuacja. Mieć Ukrainy aż do ostatniej kropli krwi. Mhm. Czyli jakby jako sojusznik powinna się zachować tutaj na poziomie, na miejscu, tak? Na poziomie, na miejscu. Ani kroku wstecz. No przede wszystkim to bardziej zdecydowane akcje, sankcje gospodarcze, ale też coraz bardziej chodzi mi po głowie, że jednak wojska NATO powinny tam interweniować, bo lepiej mieć wojnę tam, niż mieć ją tu za powiedzmy rok, dwa. Przede wszystkim uważam, że każdy powinien wspierać swoich sąsiadów na tyle, na ile może.